Moje spotkanie z nazwiskiem Karola Wojtyły było dość wczesne. Mianowicie, ponieważ my prowadzimy działalność wydawniczą, ksiądz Wojtyła jako młody biskup był związany z działalnością właśnie wydawniczą jako członek Komisji Episkopatu i wtedy słyszałem, że właśnie do tej komisji został dołączony bardzo młody biskup. Natomiast druga rzecz taka bardzo dla mnie radosna, ciągle, że tak powiem, podkreślana, to jest to, że chodziłem do gimnazjum, do kolegium Marianum w Wadowicach na Kopcu, czyli w miejscu, gdzie urodził się Karol Wojtyła i opowiadali moi przełożeni, moi starsi koledzy, kiedy były grane sztuki teatralne przez naszych gimnazjalistów, to zawsze on przychodził i brał udział w takich przedstawieniach. To może tak od razu awansem w tej historii, to jeden z moich księży już był z wizytą w Watykanie, znaczy był w czasie tego spotkania, kiedy papież przechodził wzdłuż rzędów, no i on tam pochwalony Jezus Chrystus, a papież się zatrzymał, popatrzył na niego i mówi, czy ksiądz grał w Ognistych Węglach w Wadowicach na Kopcu? Bo zresztą ten ksiądz ma bardzo charakterystyczny głos, więc proszę, jak przeżywał sam papież, to mieliśmy już próbkę tego, kim był Jan Paweł II dla nas, dla tego środowiska tam w tym u nas w Wadowicach. Natomiast jako już kapłan, kiedy należałem do komisji duszpasterskiej, brałem udział w spotkaniach na franciszkańskiej i te nasze spotkania były bardzo takie ciekawe, w tym sensie, że był to człowiek, który traktował nas bardzo poważnie. Słuchał każdego, kto tam coś miał do powiedzenia, a sprawy wtedy były bardzo trudne, bo to duszpasterstwo w okresie PRL-u szukało sposobu, ażeby być sobą, a równocześnie podawać prawdę wszystkie, które są potrzebne ludowi Bożemu. I szukaliśmy sposobów na pracę duszpasterską, która byłaby adekwatna do sytuacji danego czasu. I tu nasze spotkania kończyły się obiadem, kiedy on również częstował wszystkich, zapraszał do tego, co siostry przygotowywały. Nasze spotkania na franciszkańskiej to między innymi uczestniczyli w niej księża krakowscy, między innymi Franciszek Macharski, który był studentem razem ze mną na homiletyce i w związku z tym również mój profesor Leszek Kuc i inni członkowie tej sekcji homiletycznej, która od czasu do czasu właśnie miała to posiedzenie na franciszkańskiej, gdzie na prośbę księdza Macharskiego kardynał nas zapraszał. I to było takie spotkanie, powiedziałbym, normalne, w tym sensie normalne, że nie czuło się, że to jest najważniejszy człowiek, chociaż my wiedzieliśmy, że jest to człowiek, który ma coś do powiedzenia, który wie, czego chce, jak prowadzić Kościół, a równocześnie przysłuchiwał nam się bardzo uważnie, ze spokojem, nie przeszkadzał, przede wszystkim nie przerywał. Poza tym sam raczej mówił mało, natomiast na koniec prawie podsumował to, co by należało z tego spotkania podkreślić, wziąć i wydawało się nam, że to było nasze, ale rzeczywiście widzieliśmy, że to jest jego. I to nas jakoś tak motywowało do tego, żeby zabierać się do pracy później w tym właśnie duchu. Takim specjalnym przyczynkiem do pokazania, kim dla mnie był Karol Wojtyła i jego spotkania ze mną, to jest takie dwa przyczynki związane z naszym wydawaniem koncilium.
to koncylium zaczęło być, jak to się wtedy mówiło, być progresywne. Kościół w Polsce, kardynał Wyszyński, uważał, że może by lepiej nie wydawać go już i polecił kardynałowi Wojtyle przeprowadzenie rozmowy ze mną na ten temat. I ta rozmowa była taka właśnie bardzo ciekawa, bo raz, że wyznaczenie terminu, wtedy nie było telefonów komórkowych, to były pisanie listu, oczekiwanie na termin. W końcu zostaliśmy przyjęci przez kardynała z moim kolegą, z księdzem Zdaniewiczem, który był z zarządu prowincjalnego, żeby nabrało to takiego jakiegoś lepszego wyglądu. I właśnie zostaliśmy przyjęci przez kardynała, który przyjął nas z uśmiechem, ale spokojnie przedstawił, że episkopat uważa, nie tylko polski, ale inny, że międzynarodowy przegląd teologiczny koncylium jest zbyt progresywny, a uważa się w Polsce, że książka wydana przez Palotinum to jest książka, która jest zatwierdzona przez episkopat, że to jest bardzo normalna, znaczy prawowierna książka. W związku z tym trzeba by przemyśleć sprawę, jak to zrobić. Ja nie nakazuję zamknięcia tego czasopisma, ale pytam was o decyzję. Ja mówię, że to już eminencja podjął decyzję. Od dzisiaj kończymy wydawanie koncylium. I to było przyjęte z zadowoleniem. Myśmy musieli, że tak powiem, zmienić nasz profil. I wtedy pokazał się na terenie Polski taki nowe czasopismo Komunio. To Komunio chciał wydawać ksiądz Blachnicki, ale ponieważ władza ludowa powiedziała nie, bo dlaczegośmy, władza była za tym, że właśnie to, co miesza, żeby koncylium się dalej wydawało, nie komunio. Bardzo zależało też kardynałowi, ażeby właśnie to komunio, ponieważ jego przyjacielem był Urs von Balthasar, który spotykał się z kardynałem, był tutaj też w Krakowie. I sam podjął również starania, żeby wznowić to komunio. I w tej sprawie przysłał do mnie bardzo ciekawego człowieka, mianowicie Tischnera. I Tischner przyjechał do Poznania i mówi tak, no ja jestem fenomenologiem, kardynał kazał mi się tym zająć, ale ja nie bardzo wiem, o co chodzi. Ja mówię, no to jak ksiądz nie wie, o co chodzi, to jeżeli kardynał chce, to my możemy się podjąć wznowienia właśnie tego komunio w Polsce. I mówi, dobrze, więc po powrocie kardynał napisał, że możemy przyjechać na omówienie sprawy komunio przez nas. Zajechałem do Krakowa i wtedy zaczęły się schody. Mianowicie schody nie tylko do góry, bo tam trzeba było iść do góry, ale takie, że tego dnia kardynał był chory na grypę. Już nie przyjmował. No ja tam jeszcze do tego księdza kapelana, do Silasa, który mówi tak, no ja pójdę jak ksiądz chce, zapytam kardynała, co mamy z księdzem zrobić. I poszedł do niego i za chwilę wraca, mówi, jak się ksiądz nie boi zarazić, to niech ksiądz przyjdzie. I to dla mnie jest takie wspomnienie podwójne, ja bez wzruszenia o tym nie mogę mówić, mianowicie przyszedłem i kardynał leżał w łóżku tym sapieżyńskim, takim drewnianym, w koszuli takiej nocnej, no i przywitał się ze mną i mówi tak, że no, wie ksiądz, że mnie tu władza nie lubi, że bardzo niechętnie te moje starania są brane pod uwagę. To mówi, jeżeli ksiądz ma możliwość wydawania komunio, to proszę podjąć starania. I ja wtedy mówię, że postaramy się jak najwięcej zrobić w tej sprawie, żeby komunio na terenie Polski się ukazywało. My przy pomocy arcybiskupa Dąbrowskiego podjęliśmy starania i stało się to, że pierwszy numer komunio ukazał się, kiedy już papież był w Watykanie i papież z kolei miał tych przyjaciół, między innymi
księdza Nagiego, późniejszego kardynała, że zawsze na stole polska wersja komunii była u niego, bo to mi potwierdzał ksiądz Nagi, ksiądz kardynał. I to myślę, że to są takie rzeczy, dlaczego mówię, że to dla mnie, ja to zapomniałem o tym, że byłem na takiej rozmowie i teraz widzę atak na papieża, widzę go w dżemelli i to samo, ta koszula, to łóżko, to tylko wielki człowiek mógł przyjąć takiego tam księdza w sprawie ważnej może, ale taki był właśnie w moich oczach Wojtyła. Byłem też świadkiem takiego przekomarzania się, kiedy była koronacja obrazu Matki Bożej w Skale, tam jest koło Olkusza, i wtedy był kardynał Wojtyła i kardynał Wyszyński, to widać było takie po prostu, że jakby kardynał Wojtyła był bardzo taki delikatny i raczej nie było jego takiego zdania pierwszego zawsze. On był drugi, ciągle drugi. I takie też zdarzenie, że jedna z ostatnich wizyt Wyszyńskiego i Wojtyły w Niemczech, i był taki, wydali taki album, który myśmy później wznawiali ten album. I co się okazało? Zanim wydrukowano ten album, został wybrany już na papieża. I biedny redaktor tej książki przeszukał moc w tej dokumentacji, nie mógł znaleźć dobrego zdjęcia, na którym by Wojtyła był pierwszy. Widać wyraźnie, że to takie ujęcie, że on świadomie nie był po prostu na przodzie. Z drugiej strony przecież każdy może powiedzieć, że pierwsze jego ukazanie się na placu Świętego Piotra wskazuje, jakby do tego był uczony dawno, dawno. Gdzieś ta potęga, jego umiejętność bycia tym pierwszym, a równocześnie przecież to, co zademonstrował w tym powitaniu Wyszyńskiego, że ta jego szacunek wielki dla Wyszyńskiego był nadal, ale to nie był jakiś taki na pokaz, nie był taki jakiś na wyliczenie, wyrachowanie. Przecież mógł zademonstrować, czy zapokazać inaczej, że ja tu już jest papież, a ty jesteś już kardynał tylko. To niestety, to znaczy całe szczęście, że został ciągle taki sam. I we wszystkich tych spotkaniach, w których mogłem ich razem zobaczyć z bliska, czy na jakiejś Jasnej Górze w czasie posiłków, widać było ogromny szacunek, ale równocześnie Wyszyński absolutnie nie chciał pokazywać swojej wyższości, czy tam zawsze był pewien taki przekonanie, że przy siadaniu czy coś, że ogromna wzajemna miłość i takie uszanowanie, to było widoczne, to można było zauważyć. Ja miałem bardzo dużo spotkań z kardynałem Wyszyńskim. Ja nie wiem, czy na parę tygodni, przed wyborem Jana Pawła I, kardynał wyraźnie mówił, że oczywiście wtedy wskazywało się na niego jako takiego potencjalnego kandydata, że jeszcze na Polskę czas, z Polski papieża nie będzie. I ja w tym przekonaniu byłem do ostatniej chwili, znaczy nigdy mi nawet przez myśl nie przeszło, żeby Polak został papieżem, biorąc pod uwagę to rozumowanie księdza kardynała Wyszyńskiego, z którym się zgadzałem. Także to było. Natomiast w momencie, kiedy został wybrany, to jak powiedziałem, że to pokazanie się w tym, w lodzie, jak gdyby czekał na to świat i on
nie widać było żadnej krępacji, mimo że mówił, że się bał, ale wyszedł przez lud jako pasterz odważny, no, z najważniejszym przesłaniem: otwórzcie drzwi Chrystusowi. I wtedy już widziałem, że wybór był trafny. Kiedy jechałem z moim kolegą samochodem z Poznania do Warszawy, wtedy słuchaliśmy radia i w pewnym momencie gdzieś tam koło koła jest radio, tam zaczyna opowiadać, że jest wybrany papież, że został nim tam dość niewyraźnie Karol Wojtyła, a on mówi: Polak! I rzucił kierownicę, rzucił się na mnie, jedziemy do rowu. Ja mówię: uważaj, mówi, bo źle skończymy. To było takie pierwsza nasza reakcja na tę wiadomość. A na drugi dzień rano redaktor Polskiego Radia, programu pierwszego, szukał różnych ludzi, między innymi zadzwonił do mnie i pyta się, co ja uważam, jak ja odbieram wybór Wojtyły na papieża. Ja wtedy mówiłem krótko, zresztą to krótko zawsze trzeba do radia mówić, że no jest to wydarzenie wielkie, ponieważ są takie różne przydomki, jak się nadaje papieżowi. Myślę, że ten papież będzie miał przydomek pielgrzym, dlatego że z daleka przyszedł i będzie wiedział, jak nauczać ludzi. Myśmy wydawali książkę księdza kardynała Wyszyńskiego o kulturze, ponieważ był to temat bardzo dla kardynała Wyszyńskiego ważny, to poprosił o wstęp do tej książki kardynała Wojtyłę. I jak wszystko w życiu, kiedy książka była gotowa do druku, to Wojtyła został papieżem. I co tu zrobić? No to jedziemy do Watykanu zapytać, jak to rozwiązać. Teraz to może byśmy byli odważniejsi, znaczy po paru latach, ale na początkuśmy nie wiedzieli, bo mogliśmy wtedy poprosić jako papieża, żeby napisał wstęp, ale kto by się odważył papieża, żeby do książki takiej tam napisał, no to zrobiliśmy to, co można było jedynie zrobić, poprosić o podpis kardynała Wojtyły na wstępie do książki księdza prymasa. I wtedy, to był początek października, znaczy zaraz po wyborze, to był koniec października gdzieś, zostaliśmy przyjęci z moim sekretarzem, z Palotynem z Rzymu. Także wyjaśniliśmy, o co chodzi. I zostaliśmy przyjęci w tej bibliotece tam, gdzie, nie w bibliotece normalnie, gdzie teraz przyjmuję, tylko tu, gdzie występuje w tym pokoju, w którym się otwiera na Anioł Pański. Więc pierwsze moje wrażenie z pobytu, tej radości, że w ogóle nie mam zielonego pojęcia, gdzie człowiek się w ogóle nie mieści w głowie, że co się dzieje, że jestem w Rzymie, że idę tymi korytarzami, że dochodzę tam, nie wiem, czy Dziwisz, czy ktoś inny wkazał nam wejść tam do pokoju. To była cisza i były takie dywany. Dywany były z takiego bardzo wysokiego, białego włosia. To ja się po prostu położyłem na tej, się wyobracałem, w tym mówię, żeby coś zrobić ze sobą, żeby przyjść do siebie, że ja tu jestem. Prawie byłem gotów coś tam wyszarpać. No i papież przyszedł. Przywitaliśmy się w sposób, no, taki wydaje nam się normalny, to znaczy według sobie nas uczono, że tam przykleimy leforanie, wziąć to. No i właśnie mówię, że jest taki problem. No to dobrze, to pismo, że tak powiem, od ręki podpisał, które było przygotowane. Jego wstęp był już napisany w Krakowie, ale nie było podpisu, także to w książce to jest taka trochę mistyfikacja polegająca na różnicy paru dni, że już podpisał to papież, ale jako Karol, myślę, że niewiele takich pism było, które podpisał.
Ale drugą rzecz, jaką zrobiłem, to wtedy mówili, że można takie błogosławieństwo otrzymać. Więc ja miałem przygotowany taki, gdzieś tam kupiony taki rulon i tam było już wypisane. I dziwi się, nie, to papież tego nie może zrobić. A mówi, ja rozłożyłem ten rulon w tym drugim pokoju na stole, papież poszedł, usiadł i podpisał, mam jedno z niewielu z tych podpisów bezpośrednich Jana Pawła II na życzeniu po błogosławieństwie dla wydawnictwa Palotino. I takie drugie dostałem 5 lutego w roku śmierci, też odręczny podpis dla Palotino. Natomiast zaraz wtedy byliśmy, że tak powiem, najważniejszą rzecz, którą żeśmy przyszli my jako Palotino, co ja mówię, że chcemy wszystko, co papież powie, wydawać. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, ile tego będzie, ani co będzie. W każdym razie chcielibyśmy być pierwsi. No i papież od razu, tak, to możecie to robić. Pytam się o, też tam o formalności, to machnął ręką, że to trzeba, że on nie oczekuje honorarium, natomiast żeby przekazywać to na jakieś tam cele pobożne. No i oczywiście kolejna rzecz taka, jak to redaktor młody jeszcze, to człowiek chce wszystko naraz, więc pytam się teraz, że jeżeli będzie tłumaczenie, czy papież będzie weryfikował. No on się uśmiechnął, nie będę weryfikował, bo pewno nie będę miał czasu, natomiast jeżeli byłaby jakaś sprawa, którą nie jesteście w stanie pojąć, no to wtedy mogę wam pomóc na bardzo konkretne zdanie. Więc przy tych całych inseniamentach, czy tych wydawnictwach, dwa razy pytałem papieża, coś tłumaczę, ani dziwisz, nie bardzo wiedzieli, jak co to znaczy po polsku, w jakimś języku, nie wiem, holenderskim, czy jakimś wyrażeniu. A tak, to wydawaliśmy bez weryfikacji papieskiej. Ale od samego początku zostaliśmy, że tak powiem, mianowani i później potwierdzony przez Sekretariat Stanu jako wydawcy pierwsi i pierwszorzędni wszystkiego, co papież wydał, i tak się stało przez cały jego pontyfikat. To było zupełnie coś nowego, z czym nikt nie wiedział, jak sobie poradzić i jak sobie co z tym zrobić. Wiedziałem tylko jedno, że musimy otrzymać zgodę tutaj władzy ludowej na powielenie tekstów i dróg. To był jeden z elementów takich przetargów, rozmów długich, bo oczywiście warunek był taki, że bez żadnej ingerencji cenzury. Więc no to po długich tam wahaniach władza ludowa się zgodziła, że te przemówienia zostaną wydane bez cenzury. Więc byliśmy ustawieni i przygotowani na wydanie tego właśnie pierwszego tomu przemówień związanych z pielgrzymkami, które powtarzaliśmy później przez wszystkie pielgrzymki do Polski. I to był jeden z elementów. Poza tym druga rzecz, ponieważ rozpoczęły się te takie przedbiegi partyjno-rządowe, żeby straszyć, żeby przeszkadzać, żeby nie jeździć, żeby nie mnożyć spotkań. To było tak, że ja miałem w sekretariatu episkopatu, tam wtedy były te, to jeszcze nie było akredytacji, bo nie bardzo wiedziano kto, co, jak, to trochę tam było takie po prostu jakieś zalążki, nie bardzo wiedziano, kto to ma robić, co ma robić. Więc miałem taką bumagę, którą tam wielokolorową, wielopieczątkową, że mogłem się, że tak powiem, wszędzie łącznie z tak zwanym tym zerowym. To tyle po prostu tych możliwości. Z tym, że nie wiedząc o tym, że ja mam spotkania w Rzymie z papieżem, nie starałem się w ogóle o to, żeby tutaj
osobiście się z papieżem spotkać, żeby ludziom dać innym szansę. Także byłem ciągle w obok, ale nie pchając się na jakieś takie spotkania. Poza tym, jako wydawnictwo wtedy drukowaliśmy przepustki do Gniezna. To było Gniezno wtedy. To było niesamowite. Dzisiaj to tam się pewno nie wszyscy pojmują. Mianowicie myśmy drukowali to pod nadzorem służb jakichś tam, że po ile tylko tam, nie wiem ile tam było, 100 tysięcy tego, tych na całą Polskę tych biletów. I zaraz później zniszczono nam te matryce, żeby czasem gdzieś nie, bo to było takie wtedy jeszcze specjalnie ważne. I byłem we wszystkich miejscach, miałem też tę przepustkę samochodową, więc byłem we wszystkich tych miejscach, gdzie papież był. No i później rozpoczęło się niestety z opóźnieniem, to były zupełnie jeszcze inne czasy, no ale to było wydarzenie, ukazanie się tej pielgrzymki pierwszej, kolorowej, z pobytu papieża, z pielgrzymki pierwszej do Polski, które no, wywoływało wzruszenia, tam, chęć posiadania, czy później tych samych plakatów portretowych, posiadania jakiegokolwiek obrazka. Dzisiaj to ludzie sobie patrzą na możliwości dzisiejszych druków, nie wyobrażają sobie, jakie to były techniczne sprawy, a równocześnie cenzuralne. To każdy obrazek musiał być tam wyliczony, postępowany ze znakiem cenzora. Ale świadomość tego, jak zawiozłem pierwszą tą pielgrzymkę papieżowi, to ja napisałem taki tam krótki list, że chcę być przedłużeniem ręki papieskiej i mowy papieskiej, ust papieskich. Uśmiechnął się, także był bardzo zadowolony, że to ruszyła ta polska możliwość druków jego przemówień do Polaków. Te podchody Polski ludowej były ciągle takie, co za to, nie? Więc jest bardzo trudno, z dystansu wiemy, że tak należało robić i tak jak papież robił, było najlepiej, ale też w tam niektóre takie momenty, kiedy chciano zatrzymać pielgrzymkę, bo w tej spotkaniu z młodzieżą w Częstochowie, że już na włosku wisiało, że podejmą decyzję władze, że zamykamy, nie pozwalamy dalej. Więc to, te napięcia wcale nie wpływały na papieża, żeby zmienił to, co chciał powiedzieć. Więc mi się wydaje, że był doskonale rozumiał naszą sytuację, chciał mówić tak, żeby to nie było wezwaniem do buntu, a równocześnie chciał mówić tak, żeby wszyscy zrozumieli, że nie jest dobrze i że te akty bezprawia nie są godne polecenia i pochwały. Więc to tak można było odebrać, tylko jak powiadam, to z dystansu dzisiaj możemy to bardziej widzieć niż w tamtym czasie, ale było cały czas, że ludzie się przekonali, że ten system jest już kiepski, skoro już bardziej można było, bardziej ludzie już nauczyli się, że to zabranianie przychodzenia, zbliżania się tych tłumów, że to jest gra, na którą nie należy się specjalnie oglądać. Był pewien rytuał niejako, który trzeba było przestrzegać, to znaczy, żeby nie zagadać papieża na śmierć. To wiadomo było, że
ile jest tam osób. Czasowo to było w pewnym sensie ograniczone, więc papież pozwalał informować o konkretnej sprawie każdego według swojego, że tak powiem, zainteresowania, więc ja się chciałem pochwalić taką rzeczą, że kończymy biskupa Pietraszkę. Takim żargonem powiedziałem, bo akurat jakieś tam, a dziwisz mnie, tylko biskupa nie kończcie. No ja mówię, że nie, to chodziło o to, że książkę kończymy. To papież się uśmiechnął, bo zawsze należało coś tam o tych krakowiakach, że coś tam się... Papież był czuły na te rzeczy, w pewnym sensie reagował. Natomiast też w jednej z takich rozmów było ciekawe, akurat był temat, że jakiś tutaj Kościół tracił jakieś dobra, czy coś. Była taka dyskusja, nie wiem, któryś z księży biskupów to informował. A papież mówi, no popatrzcie, mówi, ja w Rzymie, mówi, to połowę królestwa straciłem, mówię, w Kwirynach to wszystko było papieskie, a teraz nie ma, mówi, jakoś żyjemy, także tu nas był tak po prostu, nie bagatelizował, ale próbował przekonywać, że to nie jest najważniejsza rzecz, posiadanie wszystkiego, skoro historia uczy, że nawet to pomogło, kiedy ten Rzym papieski stał się Rzymem po prostu rzymskim, włoskim. Czasem też takie komentarze były czasem takie ciekawe. Na przykład była taka sytuacja, że przyjechał kardynał Gulbinowicz, przyniósł taki album z historycznego, eucharystycznego spotkania we Wrocławiu i przywiózł Stroba, chyba przywiózł historię kościoła pana Labudy, profesora. No i papież tak pooglądał ten album, no i mówi, smyki, mówi, zdjęcia mówi, obejrzą, ale tekstu nie poczytają. I pod pachę wziął tę książkę Labudy i poszedł. No i mówi kardynał Gulbin, no popatrz, mówi, twoją książkę to zabrał, bo wiadomo, że poczyta. A to mówi, ten album taki fajny, a jednak mało, że tak powiem. Ja czasem miałem też wrażenie, że to tych książek, które tam przeczytałem, całą ten paręnaście książek, co zawsze się nosi, i raz coś nie miałem, przez pomyłkę zabrałem tę samą. A mówię, o, mówi, te to ja przecież mam. Także nie tak, że to gdzieś tam leżało, tylko że książka była dla niego rzeczą bardzo fantastyczną. Czasem też były takie sytuacje, w których ktoś mnie tam przedstawia, że o co księdza mówiła, no, kto by nie znał, także reagował bardzo żywo na obecnych. Natomiast mieliśmy też takie, które też nie bez wzruszenia opowiadam. To była msza święta, bo ja zabrałem całe wydawnictwo w którymś tam roku do Watykanu w pierwszych latach, w 80. którymś roku. I mieliśmy mszę świętą w kaplicy. I jeden tam z moich pracowników ułożył melodię do hymnu o słońcu świętego Franciszka. I tośmy tam, też to nam się nie udało, właśnie tam jest to ten fragment, który przekażcie innym słowa papieskie, to wysiadły właśnie techniczne rzeczy. Wtedy to jeszcze były te takie, że piszczało to wszystko, kazałem wyłączyć, i chcieli coś nagrać. Zaczęło piszczeć, więc kazałem mi zlikwidować tym moim pracownikom. Natomiast pytam się Dziwisza, znaczy, że na dziękczynienie zaśpiewamy ten hymn o słońcu świętego Franciszka z Asyżu. Jak będzie widział, że za dużo tam tych zwrotek jest, to niech dla nas to w każdym momencie się przerwie. I wyobraźcie sobie,
te wszystkie tam 8 czy 9 nocek pod rząd i papież na dziękczynie siedział w tym foteliku przed tym, przed ołtarzem i tak oczy miał zamknięte i widać było, że trafiała ta melodia i ten tekst, zresztą tekst jest fantastyczny, że no wtedy kto tam przewidział, że to ma siostrę śmierć, to wszystko. Także papież, no a później to spotkanie całej grupy, to papieża obsiedli tak jakby proboszcza czy kogoś w koło, że nie było, że tak powiem, jakiegoś wyganiania czy odganiania. Był bardzo serdeczny, pozwalał, tak powiem, na takie spokojne rozbawienie się całej grupy. Raz byliśmy z kolei, byłem z taką grupą właśnie tych moich kolegów księży na 30-lecie święceń. Byliśmy też na mszy i później po mszy zawsze w tej bibliotece jest takie spotkanie było. No i jak się dowiedział, żeby w Wadowicach chodzić do szkoły, to wypytał nas o te górki, a która jak się gdzie, która jeszcze ścieżka jest. I to była dość duża grupa, oprzed wszystkich jeszcze raz do nas wrócił, jeszcze raz wrócił do tych ścieżek właśnie tam, bo tam jest taka góra Jaroszowicka, myśmy ją nazywali Trzeciego Maja. Ja też mówię Trzeciego Maja ją nazywałem. No i jak się tam wchodziło, a Skawa, a które mosty jeszcze są. Także bardzo żywo reagował na te historie właśnie rodzinne, związane z właśnie z Wadowicami.